Tak myślałam ostatnio o tym, co może odebrać człowiekowi mowę i doszłam do wniosku, że bardzo wiele jest takich sytuacji, akcji, okoliczności. No na przykład mi odebrał mowę ostatnio ból gardła. Drapało i odebrało. Mowę też może odebrać atak paniki albo piękny widok, który rozpościera się przed naszymi oczami. I tu przypominam sobie taką sytuację, w której mnie po prostu zatkało. Bo w ogóle to zatkało mnie kilka razy w życiu. Ale wiecie, jaki widok odebrał mi kompletnie mowę, że aż mi zaschło w gardle? Kiedy poleciałam do Nepalu. I to nie chodzi o to, że przez całą podróż nie mogłam gadać. Wręcz przeciwnie, mogłam. Ale był taki jeden moment, o którym wam dzisiaj opowiem. Byliśmy w Katmandu. Zdecydowaliśmy się na trekking, malutki, bo żadne z nas nie było przygotowane na jakiś większy. Moja córka była wtedy mała, ale w sumie to ona chyba miała najlepszą kondycję. Poznaliśmy przewodnika, który też był kiedyś szerpem. Nie wiem, czy można o kimś powiedzieć, że był szerpem w czasie przeszłym, no ale już po prostu nie chodzi w te wyższe góry. Za to oprowadzał ludzi po okolicy i zabierał do swojej wioski. Szliśmy jakieś 6 godzin, dosyć długo, ale widoki po drodze zapierały właśnie dech w piersiach. Roślinność, której w życiu nie widziałam, słońce, które świeciło jakby inaczej, spotykanie po drodze ludzie, niebo, no i góry. Na początku bardzo mało widoczne. Aha, i jeszcze po drodze zupa czosnkowa. Matko, jaki to był smak. Już nigdy potem nie jadłam czegoś tak pysznego. A my szliśmy i szliśmy. Wydawało się, że to wieczność. Ja od czasu do czasu zatrzymywałam się, żeby popatrzeć, żeby te widoki pozostały potem ze mną i we mnie na zawsze, bo miałam wrażenie, że jeśli przystanę, to bardziej je w sobie zakoduję. To było tak, jakbym robiła zdjęcia moim umysłem, oczami, sercem. Mrugnęłam i zapamiętywałam i faktycznie zostało to we mnie i jest obecne już od kilku lat. Ale powiem wam szczerze, że Nepal jest miejscem, do którego chciałabym jeszcze wrócić. Po tych 6 godzinach zaszliśmy do wioski. Gospodarz, który nas do niej prowadził, powiedział, żebyśmy rozgościli się u niego w gospodarstwie. Pokoje gościnne, zamykane na haczyk, kołdry, które ważyły chyba 1 tonę, pewnie kiedyś zamokły na deszczu, drewniane łóżka. W nocy zerwała się wichura i lał deszcz, a ja zachorowałam. Miałam gorączkę, nie wiem czy z wysiłku, czy z emocji. Wcześniej przed gorączką przewodnik opowiadał, że tydzień temu do jego wioski, do jego zagrody przyszedł tygrys i wyciągnął z obory krowę. Spojrzałam tylko zaniepokojona na drzwi do naszego pokoju. Tygrys bez problemu pchnąłby je swoją łapą. Więc na tym łóżku trzęsłam się też pewnie ze strachu, a 2 kołdry leżące na mnie jeszcze bardziej przyciskały mnie do drewnianego łóżka. Co się tu w ogóle wyprawiało? Może chodziło o księżniczkę na ziarnku grochu? Ale nie, ona przecież miała groszek pod materacami, a ja całą stertę kołder na sobie. Wzięłam antybiotyk, bo było nieciekawie. Szerp narwał mi w ogrodzie jakichś tajemniczych ziół. W pokoiku leżałam do samego rana. Całą noc słyszałam grzmoty i kątem oka widziałam błyskawice za oknem. Rano obudziłam się przed wszystkimi. Rozejrzałam się po pokoju, zrzuciłam wszystkie kołdry, wstałam i wyszłam. Właściwie to czułam się całkiem dobrze. Spojrzałam w niebo i musiałam mrugnąć kilka razy, bo myślałam, że mi się coś wydaje. Oczywiście, że wiedziałam, że jesteśmy w malutkiej himalajskiej wiosce i że gdzieś za chmurami są po prostu Himalaje. Ale trochę już nie miałam nadziei na to, że je zobaczę, ze względu właśnie na pogodę. Miałam jednak bardzo silne pragnienie i wysyłałam je prosto z mojego serca. Mrugnęłam jeszcze kilka razy, ale to nie były chmury, nie, nie. To była ona, najwyższa boskość, jaką ujrzałam w życiu, moimi oczami na żywo. Wtedy nagle też poczułam, że rozumiem wszystkich himalaistów, którzy koniecznie chcą tam iść i zdobyć ich szczyt. Bo góry wzywają, mówią do ucha coś tajemniczego, trochę chłodnego i przeszywającego, ale pragniesz iść za tym dźwiękiem, pragniesz, żeby był twoim przewodnikiem. I takie sytuacje odbierają mi w życiu mowę. Jest też wiele innych, bo nie trzeba lecieć do Nepalu, żeby poczuć coś takiego. Można też to poczuć na co dzień. Zachwyt nad życiem, widok na rzekę, zachód słońca, szczęśliwe i uśmiechnięte dziecko w parku, nóżki czmiela obsypane pyłkiem, samotny gołąb na linii wysokiego napięcia, kot wygrzewający się w pierwszych promieniach słońca, pierwszy pocałunek. Można wymieniać i wymieniać. Życzę nam wszystkim takich małych i większych zachwytów, takich, które odbierają mowę, bo tylko serce chce je czuć.
Romantycznie dzisiaj, nie? Halo, tu Bazan.